bardzo, bardzo dawno temu, jak byłem jeszcze bardzo piękny, bardzo młody i bardzo niedoświadczony, moja dziewczyna powiedziała do mnie kluczowe zdanie. Zapamiętaj sobie na całe życie, Andrzej, że kobieta to nie jest matematyka. Otworzyłem oczy szeroko ze zdziwienia, mimo że i tak miałem otwarte. Powiedziałem, kochanie, ale co to konkretnie znaczy? I ona mi powiedziała, konkretnie to znaczy, że matematykę trzeba rozumieć, żeby się z nią zaprzyjaźnić. Natomiast, żeby się z kobietą zaprzyjaźnić, to wcale kobiety nie trzeba rozumieć. I kobiety wcale nie służą do tego, żeby je rozumieć. Poczułem wtedy, że nie można powiedzieć nic głupszego, bo przecież każda kobieta chce być rozumiana. Każda kobieta marzy o tym, żeby spotkać w swoim życiu faceta, który ją rozumie. Natomiast bardzo szybko się okazało, że moja dziewczyna miała całkowitą rację. Panowie, zapamiętajcie to, póki nie jest za późno. Kobieta to nie matematyka i kobiety wcale nie trzeba rozumieć, żeby się z nią zaprzyjaźnić. Z kobietą się trzeba zaprzyjaźnić, aby ją pokochać. Jak ktoś chce pokochać kobietę bez przyjaźnienia się z nią, to jest na bardzo złej drodze. Ja nie chcę tutaj używać wulgaryzmów, ale ta droga jest bardzo zła. Dlatego, drodzy panowie, informuję was. Nie traćcie czasu. Nie traćcie czasu na próby zrozumienia kobiety, bo to nic nie da. Dlatego, panowie, mówię wam. Poświęćcie cały czas na to, żeby się z kobietą zaprzyjaźnić. Jeżeli ci się uda u kobiety wywołać takie uczucie jak przyjaźń, to stamtąd to już jest tylko rzut beretem do tego, żeby cię pokochała. I tego ci właśnie życzę, abyś w stosunku do każdej kobiety był w odległości o rzut beretem do stanu, którym jest w stanie cię pokochać. Czyli żebyś był przyjacielem kobiet. Jasne?